Spółdzielczy Dom Kultury przy Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej świętował 30-lecie swojej działalności. Z tej okazji odbyło się okolicznościowe spotkanie, podczas którego nie mogło zabraknąć wspomnień o początkach placówki oraz o tym, jak wyglądała praca z dziećmi i młodzieżą przez 30 minionych lat. Swoimi wrażeniami i refleksjami na ten temat podzieliły się pierwsza kierownik Spółdzielczego Domu Kultury Halina Dudek i obecna szefowa placówki Ewa Łuczak. Dokładnie 7 listopada w 1987 roku uroczystego otwarcia dokonał tutaj, jak już wcześniej była mowa, prezes Stanisław Wróblewski. Oto tutaj obecna pani dyrektor tej placówki, pierwsza, która tutaj cała założycielka Spółdzielczego Domu Kultury, pani Halinka Dudek. Bardzo się wzruszyłam, głęboko się wzruszyłam, ponieważ obejrzałam moje pielęgnowane dzieci, między innymi kapelę podwórkową, która kiedyś zajęła pierwsze miejsce na ogólnopolskich przeglądach piosenki podwórkowej na Chmielakach. Oglądaliśmy również ogólnopolskie zawody modeli latających na uwięzi, które były przez 3 dni u nas. Gościliśmy masę przeróżnych ludzi. Wszystko odbywało się na tutejszym korcie na osiedlu Wyszyńskiego. No, wiele różnych wspomnień z biwakami, z rajdami, z przeglądami piosenek, ze spotkaniami z seniorami, z osobami niewidomymi. Uroczystość rozpoczęła się prezentacją multimedialną przypominającą 30-letnią historię Spółdzielczego Domu Kultury. Ponadto przygotowano kroniki placówki, w których znalazły się wszystkie ważne wydarzenia kulturalne z udziałem uczestników zajęć. Była to okazja do odnalezienia własnego zdjęcia z dzieciństwa. Ten czas wspominam bardzo przyjemnie. To były takie czasy, że po prostu biegało się po osiedlu, tu były zajęcia. Razem z grupką dzieci przychodziło się na plastykę, na zajęcia taneczne. Tańczyliśmy różne układy, robiliśmy prace plastyczne, były również występy. Odnalazłam się w różnych kronikach na zdjęciach, nawet na nagraniach kaset jeszcze VHS teraz, gdzie podejrzewam, że te dzieciaczki obecne w ogóle nie wiedzą, co to jest. Także no, bardzo przyjemnie. Przez lata z oferty placówki skorzystały setki osób. Część z nich, która uczestniczyła w jubileuszowej uroczystości, nie szczędziła pozytywnych słów o Spółdzielczym Domu Kultury. Pochlebne opinie o działalności placówki wyrazili również członkowie dawnej i obecnej Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Są działalnością kulturalną Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej związana jest, byłam od 2000 roku, kiedy to zostałam wybrana do Rady Nadzorczej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W pierwszej kadencji pełniłam rolę członka Komisji Społeczno-Wychowawczej, a w następnej kadencji pełniłam rolę przewodniczącej tej komisji. W związku z czym z całą komisją, bądź też osobiście uczestniczyliśmy w różnych zajęciach prowadzonymi na szeroką skalę z dziećmi, wycieczkach, w różnych imprezach okolicznościowych, które odbywają się tutaj bardzo często, z każdej okazji, przed każdymi świętami. Mikołaj, uczestniczyliśmy z całą komisją. Od chwili powstania Spółdzielczy Dom Kultury zajmował się edukacją artystyczną dzieci i młodzieży w dziedzinie muzyki, tańca, plastyki, fotografii, teatru i modelarstwa. Uczestnicy zajęć odnosili sukcesy nie tylko w regionie, ale wielokrotnie w imprezach ogólnopolskich. W Spółdzielczym Domu Kultury rozpocząłem pracę w 1976 roku. W lutym będzie 40 lat. Jak pracuję? No, początki organizacji modelarni, urządzania były na osiedlu 25-lecia, obecnie osiedla Armii Krajowej. Tam została otwarta modelarnia i tam rozpoczęliśmy pierwsze kroki. Na jubileuszową uroczystość przybył również prezes Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Robert Kaja z życzeniami i tortem. Działalność naszego Spółdzielczego Domu Kultury wpisała się w geografię naszego miasta. Świadczymy usługi nie tylko dla mieszkańców naszych zasobów Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale również dla mieszkańców z naszego miasta Wielunia. I jesteśmy jedną z aktywnych jednostek, która właśnie prowadzi działalność w obszarze właśnie tej działalności społeczno-kulturalnej. W trakcie każdego roku z zajęć w naszej placówce korzysta około 600 osób.
od najmłodszych po seniorów. Zrzeszamy również tutaj stowarzyszenia, które działają przy współpracy i pomocy naszego spółdzielczego Domu Kultury, chociażby tutaj Stowarzyszenie Diabetycy, Po prostu Żyj. Organizowane są bardzo ciekawe zajęcia w okresie ferii, wakacji w mieście. Tak jak powiedziałem, nie tylko dla dzieci z naszych zasobów, ale również spoza zasobów Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. I tu z tego miejsca chciałem bardzo gorąco podziękować pani kierownik, pani Ewie Łuczak i wszystkim pracownikom Spółdzielczego Domu Kultury za tak aktywną i prężną działalność przez ten okres 30 lat pracy. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do tematu tygodnia.